Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy naszą przygodę w nieznanych terenach. Mam nadzieję, że wszystkim wam się podoba ta seria póki co, jeśli tak, zostawcie subskrypcję na kanale, bardzo mi się to przyda, zostawcie też komentarz i lajka, a my natomiast przechodzimy do eksplorowania dalszych zakątków tego niezbadanego świata, który nam jest prezentowany w grze, którego zawsze tytułu z jakiegoś powodu zapominam, Letters, tak? Nie mogę, przepraszam bardzo, Season. Tak, tak. Listy też są tu ważne, ale trochę z innych względów. Listy to ostatnio mieliśmy okazję obgadać. Więc gramy sobie w Season i zobaczymy dokąd w tym odcinku. Znaczy dokąd to wiemy, bo tu będziemy zwiedzać te metalowe zakątki. Natomiast pytanie brzmi, co my tu odkryjemy takiego? Czy trochę cykam? Może teraz będę w stanie nagrać te odgłosy? Może to je słyszałem tam z dystansu? Tak naprawdę. Bo to są ogromne konstrukcje. Ja to bym w ogóle wodę chciał przede wszystkim nagrać. Nie wiem o co chodzi, ale... Tak bardzo mnie jarają odgłosy wody, że po prostu mógłbym je nagrywać cały czas, ale tutaj są bardzo głośne, więc spróbujemy je stąd wychwycić tak naprawdę. I zobaczymy... O, troszkę się odjechałem na bok, tutaj są najgłośniejsze. No, to niestety jest za mało, to wciąż jest ścieżka, która prowadzi z Karo tak naprawdę, a nie oddzielna lokacja. Sobie tutaj podjedziemy gdzieś. Mamy znaczek! O, proszę bardzo, znaczku do tej pory jeszcze nie widzieliśmy. Więc aż czas mu czasnąć jakieś zdjątko. Tylko, że... Fale się zrobiły mniej przewidywalne. Okej, czyli to jakiś kataklizm się wręcz stał. Że zaczęło zalewać różne miejsca, które do tej pory zalewane nie były. Tutaj też coś jest napisane, tak swoją drogą. Jest napisane... A, to są po prostu jakaś firma, która zajmuje się transportem morskim. Ale zrobimy zdjęcie. Czyli musimy zrozumieć to, że to już możliwe w tym świecie za bardzo nie jest, żeby takie coś się działo. I coś w ogóle ciekawego leży. Te domki, domek na wodzie, co to w ogóle ma znaczyć jako znak tak naprawdę? Ciężko mi to w sumie określić. Jeszcze tutaj sobie czasne zdjęcie, tam taki jeden... Nie mogę go całego objąć w tym, w ujęciu. No jednak robimy cały czas te kwadratowe zdjęcia. Więc przynajmniej tak trochę, żeby mi się tutaj pojawiło. Tutaj możemy zerknąć. Przeczytać oczywiście to o tej firmie, która robi usługi transportacyjne na wodzie. Ale to nie jest dla nas aż tak bardzo istotne w tym momencie. No i teraz się pojawia pytanie. Mam dwie możliwości poruszania się. Czy mogę po tym przejść? Mogę po tym przejść. Słyszę coś. To żabka! Ona tam jest! Zaraz przede mną stoi, nagrywamy ją. Piękne odgłosy robi. Nie dziwię się, przy takiej żabce łatwo się zapomnieć. Zobaczcie, jaka ona jest majestatyczna. Zrobimy jej zdjęcie na pamiątkę naszego cudownego spotkania. Czy ja mogę na drugą stronę przebiec? A w sumie mogę zrobić jej jeszcze bliższe zdjęcie? Bo jeśli tak, to ja z chęcią skorzystam. Zobaczcie, jaka to jest piękna żabunia. Dobra, mamy ją uwiecznioną już na wieki, na eony. Ale teraz pytanie brzmi, czy my tu na pewno chcemy od razu iść w tą stronę? Bo trochę miałem ochotę na początku jechać na wprost. A teraz się zastanawiam. Nie mam też tutaj roweru przy sobie. Co mnie trochę smuci. Myślałem, że nie przejadę rowerem. Teraz się zastanawiam. Wiem, że mogę go przywrócić z poziomu menu chyba. Najwyżej zaraz to zrobimy. Czy tam jest koza? Czy to jest, czy coś zaczynają pojawiać zwierzęta? No to jest dopiero... A to Feller westchnął Seller. Niech ta koza wystawi łebek, to zrobi jej zdjęcie. Dajesz. Pięknie. Czyli co, technicznie... Wydaje, że to są dokładnie po prostu te kozły, barany, whatever. Nie znam się na tym. Kuski, no, gołcy. Beczą mi w ogóle i fajnie jest. W sumie, może zrobimy z nią wywiad. Dzień dobry, pani kozo. Chcieliśmy się zapytać, co pani myśli o obecnym stanie świata? A jeżeli chodzi o... Okej. Niestety nie da nam wejść w słowo. O, możemy ją pogłaskać, czy coś? Możemy. Nawet nie próbowała nas zabić, więc myślę, że tak. Zdecydowanie wyszło całkiem nieźle. Jednak trzeba sobie uzmysłowić, że mogła. O, tu jest ich więcej, są różnokolorowe.
Nie, no to ja każdą kozą chcę mieć zdjęcie. Czy możemy potem sobie wybrać jedną i zatrzymać? Tu jest kolejna. Tu jest kolejna. A mam wszystkie. Czy wszystkie mogę pogłaskać? Bo jeśli tak, to zamierzam to zrobić. Po prostu ta ma większe standardy, no niestety. I w związku z tym wymagała większej uwagi i opieki. Biała pewnie w ogóle nam się nie da dotknąć, niczym jakiś jednorożec. A jednak. Dobrze, że jesteśmy na tyle uzdolnieni, że potrafimy to zrobić. Teraz pytanie brzmi, co w związku z tym dalej? Mamy dźwięk kus, mamy zdjęcie żabki. W sumie to może powinniśmy zacząć układać coś nowego w naszym dzienniku. Ale tak naprawdę to my cały czas jesteśmy na tym samym miejscu w sumie, tak? A co jest tutaj? A to jest pamiętnik, znaczy poradnik do ojca, tak? Dobra. Tutaj mamy te wszystkie wysięgniki i tak dalej. Nasz rower jest gdzieś tam daleko. Tam coś jest! Patrzcie, tam coś czarnego jest. Co to jest? A to jest po prostu... Okej, to jest po prostu ikonka, która oznacza nasz rower. Już zastanawiałem, o co chodzi. Ta kładka tutaj też jest całkiem ładnym elementem krajobrazu, więc sobie czachnę zdjęcie. Teraz tak, jak możemy rowerek... O, tak możemy rowerek zrobić. Proszę bardzo. Bardzo mi się podoba, że ta opcja jest w tej grze. Boże święte, ja dziękuję twórcom za tą opcję, że nie muszę kombinować... Oj, spadliśmy. Znaczy spadliśmy, no prawie spadliśmy. Że nie muszę kombinować z jakby biegnięciem na piechotę całej tej drogi po rower, tylko mogę kliknąć jeden przycisk i chrzanić, że to jest mniej jakby imersywne, czy nie. Jakie to ma znaczenie w tym momencie, skoro jest to wygodne, tak? Oj, nie możemy po ten, nie możemy w ten sposób przejść. Jakby rzeka tutaj jest, woda jest zbyt potężna. W ogóle tam coś jakby się... Czy to się po prostu odbijają rzeczy z góry? Możliwe, że się odbijają. Ale czy to oznacza, że tędy choćbym nie wiem co nie mógłbym przejść? Interesujące, jakbym spróbował wrócić, czy... A, cholera jasna. Czy dam radę w ogóle? Mimo tego, że to na rowerze jest jazda cały czas. Tutaj sobie skręcimy. Okej. Okay. Na przykład jakbym teraz po tym mostku tutaj przyjechał, to jest wszystko okej okay w sumie. Mam nadzieję, że kozy nie zaatakują mnie przez to, że teraz na rowerze już jestem. Ja też nie zamierzam w żadną z nich wpadać. Może to po prostu jest konieczny objazd, że tak powiem. A, tutaj bym nawet nie mógł inaczej tego zrobić, tylko musiałbym przeprowadzić. Ale ja chcę sprawdzić na wszelki wypadek, bo może nam umyka jakaś fajna rzecz tam po drugiej stronie. Więc warto by było po prostu to wszystko zobaczyć. Teraz już na rowerek możemy znowu wskoczyć. Pewnie... A, no okej. Okay. Nie umyka nam nic. Innymi słowy. Trudno. Pozbędziemy się roweru. Przebiegniemy szybciej po prostu na drugą stronę na piechotę. Przywołamy sobie ten rowerek potem na drugą stronę. To będzie dla nas wygodniejsze. Myślę, że jak się znajdziemy pod tą wielką konstrukcją żelazną za nami, wtedy będziemy mogli nagrać odgłos z niej. Ale kurde, jest to niesamowicie pod tym kątem interaktywne doświadczenie, jeżeli chodzi o tę grę, że to, że dźwięki nagrywamy, powoduje, że dużo bardziej... I też druga rzecz bardzo ważna, to, że nagrywamy dźwięki, ale też to, że nie ma w ogóle... Interfejs jest bardzo minimalistyczny, tak naprawdę. Tak naprawdę to w ogóle go nie ma, dopóki nam nie jest potrzebny w gruncie rzeczy. Powoduje, że można się w pełni skupić na tym, co się dzieje przed oczyma, a nie myśleć tylko, nie wiem, o radarze, o tym, że mam się udać tu czy tam. To jest duży, duży plus, moim zdaniem, tego rodzaju gry, która stawia na nastrój, stawia właśnie na takie doświadczenie przeżywane przez nas razem z naszą główną postacią. Dobra, możemy jechać dalej. Czy na tej wyspie coś jest? Na tych wysepkach? Tutaj nie. Tutaj możemy sobie spokojnie po prostu jechać, nie musimy specjalnie żułować, nie jedziemy na czas, nie wyścigujemy się z nikim. Czyli pytanie, czy nie powinniśmy roślin też fotografować, ale nie mieliśmy żadnych takich, nie wiem, jakichś nietypowych okazów na razie do sprawdzenia, jeżeli chodzi o rośliny. Więc jeżeli takie się pojawią... O, tu jest świetne ujęcie. To musimy zgarnąć. To niewątpliwie. Tylko cholera jasna, znowu jest o tyle problematyczne to wszystko. Zrobimy takie zdjęcie w sumie. Trochę chciałem bardziej razem z tym... Musiałbym się daleko oddalić, żeby to zdjęcie zrobić. Nie chcę się aż tak bardzo cofać. Więc po prostu tu pojedziemy sobie dalej. W każdym razie tak, trzeba być też na te dźwięki właśnie wyczulonym. No, muszę powiedzieć, jest klimacik.
seeing them for the first and last time. I had no idea when I left my home how the season would end, or more importantly, how soon. No tak, ten sezon, o którym się cały czas rozchodzi, który ma się skończyć, czy też ma się nowy zacząć, no jest on enigmą póki co tak naprawdę. My nie wiemy w sumie, co się wydarzy, co się stanie, co się zmieni. Czy to będzie koniec świata? Wątpię, biorąc pod uwagę, że nasz dziennik przetrwał. I feel true loneliness for the first time. Nobody could have described with words how big this world is, how it goes and goes. I passed through it, where others passed before me. Long journey, proszę bardzo, mamy nową opcję w dzienniku. Teraz się trzeba zastanowić, zostawmy na chwilę ten rowerek i przyjrzyjmy się temu. No tu w ogóle znam jakiś budynek jest. Ciekawe, czy ja tam w ogóle mogę spróbować wejść? No to, że zrobię zdjątko, to jedno, ale może tutaj coś po prostu jakieś... Jakoś się schowamy. A, tu jest wszystko zakratowane w ogóle. To nie będzie takie proste, żeby się tu dostać. Tutaj też w sumie nie za dużo... Jest, to jest naprawdę tylko jakiś taki wiadukt w sumie. Więc tak naprawdę to, żebyśmy się tam dostali, nic by nam nie dało. Tak w gruncie rzeczy. Ale myślę, że... To ujęcie na te wiatraki to możemy zrobić. I też nad nami chyba jest taki jeden dodatkowy. Myślę, że musimy to miejsce odwiedzić. Tam się wybierzemy. Troszkę na przełaj. W sumie właśnie, czy tym wszystkim łanom powinniśmy też zrobić jakieś zdjątko? Tak mi się wydaje. Zaskoczymy, weźmiemy aparat. Obrócimy się od razu tutaj. Proszę bardzo. Nie jest to może jakiś wybitny w tym momencie przejaw naszych fotograficznych zdolności, ale zawsze coś. Dobra, tutaj jest zakaz wstępu, ale tam jest otwarte chyba przejście. I tam jest na pewno jakiś monument. Albo przynajmniej dużo informacji rzuconych. Mówimy zakazowi wstępu zdjątko. Ale zrobimy też samemu monumentowi. Troszkę przybliżymy. This person wanted the season to change. Why? Świetne pytanie. Ja wiem, że inspiracja jest dostępna dla nas. Ale ja bym tam chciał podjechać w ogóle. Mogę? Mogę. No i świetnie. Zahamujemy, zejdziemy, zostawimy rowerek. Zajmiemy się inspiracją. Może nie. Najpierw się zajmiemy jednak tym tekstem, który tutaj jest. Zobaczmy, co tu takiego się znajduje. Myślałem, że mogę zmienić sezon poprzez zmianę landscape'u, krajobrazu. Ściąć te wszystkie tutaj niczym drzewa. Ale to nie w taki sposób następuje zmiana sezonu. To by wychodziło. Zrobimy tutaj jeszcze jedno zdjęcie, takie bardziej dobre. Bardziej ujmujące tekst też. Bardziej mi się będzie podobać chyba. Możemy też zacząć naszą long journey powolutku uskuteczniać. To sobie zmniejszymy. Nie musi być jakoś specjalnie duże. Teraz tak, na pewno ten tekścik nas bardzo interesuje. Nawet bym go... Może tak, o, w ten sposób. Tak trochę frywolnie. Co tu jeszcze mamy z takich możliwości ciekawych? Mamy linię tych wiatraków, którą jakbym troszkę zmniejszył, to bym położył tutaj. Nie chcę przesadzić, bo potem się znowu okaże, że mamy dużo, dużo jeszcze zdjątek do wykonania i też do umiejscowienia gdzieś w dzienniku i będzie problem. Tam jest też dziura w sumie. Pewnie tamtędy wjechaliśmy, jakby nie patrzeć. My wjechaliśmy inną drogą. Czy tutaj coś jest? Nie, tu jest tylko przejazd. Okej, tam nie za bardzo chcę iść, więc chyba wrócę do rowerka. Jak jest tak blisko, to nawet nie mam ochoty używać funkcji menusowych, no bo po co? Ja sobie na przykład, natomiast tutaj chyba w prawo dam radę zjechać. Proszę bardzo. I znowu wśród tych wszystkich łąk jesteśmy. Teraz pytanie, o nie, tam są jakieś skarpy, to się źle skończy. Tam spadać to bardzo nie chcemy.
Kamera troszeczkę oszalała z tego tytułu, że tam prawie się zabiliśmy. No a my się przyglądamy. Z tej strony lasy. Dobra, idziemy dalej. Kurde, jedną rzecz musimy sprawdzić. Muszę wrócić po nią, bo tam był ten dźwięk tego metalu, który się uginął pod własnym ciężarem i tak trochę mi głupio jest nie spróbować choćby go nagrać. Więc wyjedziemy szybko tutaj. Ja to tylko sprawdzę. Ja wątpię, że to w ogóle zadziała. Ale burzę może nagramy. A jednak, proszę bardzo. A nie, kurde. Troszkę się odbili złe miejsce, ale widzicie, dobrze było, że się wróciliśmy. Tak czułem, że ja tak próbowałem na ten odgłos żelaza od dłuższego czasu. O ile to jest żelazo, rzecz jasna. Nie mogłem się doczekać na niego. Aż się w końcu udało. Cię pięknie jedzie przez te pola. Cokolwiek to jest tam? Coś jakby... Nie, jednak nie. Dobra. No i sobie obrócimy szybko nasz rowerek i zasuwamy dalej. To jedno drzewko jest dosyć malownicze. Czyśniemy je sobie. I jedziemy dalej. Mogę tak się przyglądać, czy tutaj niczego nie ma schowanego gdzieś między tymi polami. Nie tyle polami, co między po prostu zaginionego w gęstwinie tak naprawdę. Chociaż wydaje mi się, że nie. Troszkę spowolnijmy sobie ten nasz transporcik. I jedziemy dalej. A to ma być długa wędrówka, długa podróż, więc się spodziewam, że to nie będzie takie łatwe do pokonania. I tak jak mówię, spodziewam się mnóstwa możliwości i okazji do zrobienia różnorakich zdjęć. Na przykład takich. Trochę takich molochowych, trochę takich przywodzących na myśl jakiegoś rodzaju potęgę na swój sposób. This structure dominates the landscape, but wasn't made for it. It's for passing through, for moving elsewhere. No w sumie jak o tym pomyśleć, to faktycznie, to samo w sobie ta struktura nie jest, żeby na po to, żeby ją podziwiać. Ona jest tylko elementem przejściowym tutaj. Tutaj widzę też są jakieś możliwe znajdźki być może. Zostawmy sobie nasz rowerek i zróbmy zdjątko temu miejscu. To jest przykre. Ciekawe, czy znajdziemy coś ponad to. Każda linia jest martwa, każdy kabel jest przeciętny. Nienawidzę tego sezonu. Co poradzić, mój drogi, no. Sezon jest jaki jest, trzeba się z nim zmierzyć, ale... Nawet nie wiemy w sumie, kiedy ta osoba tutaj żyła, kiedy zostawiła tę wiadomość. Możemy troszkę uzupełnić teraz rzeczy w naszym pamiętniczku. Choćby właśnie o kolejny taki odgłosik, który sobie tutaj wrzucimy. Jest on troszkę na swój sposób, może nawet lekko przerażający. Mamy kolejne zdjęcie z tekstem. Jest tak trochę, żebyśmy tylko ten tekst widzieli. Tam się dzienniczek zaktualizował i oczywiście znowu nam pokaże puste tereny. No dobra. Jakkolwiek tłumaczyć sobie to miejsce trzeba. Ktoś był tutaj sam. To sobie tutaj zawrzemy. Myślę, że możemy coś jeszcze może zawrzeć. Że nie jesteśmy tak naprawdę sami. Tak trochę pozytywności tu wrzucimy. Mimo, że pod spodem zaraz jest o kimś mowa, kto był samotny, to my akurat się skupiamy na czymś innym. Nie, może... cholera, nie tak. Może na to. Tam jest płaku, ale my, nas, chroni parasol, zobaczcie. To jest szalone, ja wiem, deszcz jest pod parasolem.
To jest inwencja twórcza najwyższego poziomu. Of the highest order. Zgubiłem się, nie wiem gdzie miałem jechać. Okej, chyba tutaj miałem wyskoczyć teraz. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, zaraz, spokojnie, spokojnie. Tutaj sobie chcę zejść i się przyjrzeć temu, co możemy w ogóle tu zobaczyć, bo to jest jakaś dziwna struktura. Czy to jest część tego przejazdu? Chyba tak. Myślałem, że może to będzie coś więcej, ale jednak nie. Mam tylko nadzieję, że nasza postać się nie przeziębi w całym tym chłodzie, deszczu i w ogóle. Tutaj nie ma niczego konkretnego. Deszcz, zaraz, może kap też będziemy w stanie zrobić. Tu jest akurat idealna kałuża. Więc możemy nagrać deszczyk. Deszcz jest jednym z moich ulubionych odgłosów w ogóle w naturze. Zwłaszcza jak kapie o coś przyjemnego. Nawet choćby metaliczny daszek. To jest mega przyjemna sprawa. Czy tutaj coś jest? Raczej nie. Możemy więc zasuwać dalej. No, wcześniej byliśmy tam mega po prawej. A możemy po tej wodzie teraz przejechać. Proszę bardzo. Po tej się da. A to jest tak jakby... Tutaj coś się totalnie zawaliło. Zatrzymamy się tutaj i zrobimy szybko zdjątko. Tym rozwalonym elementom konstrukcyjnym. No, i teraz ciśniemy w tą stronę i zobaczymy, dokąd dojedziemy. Powolutku zaczynamy opuszczać ten teren mostu. W ogóle jest niebezpieczne, jak tak widzę, jak te rzeczy pospadały. I w ogóle to trochę się martwię, żebyśmy zaraz my nie byli ofiarą takiego upadku. Prędzej czy później. Ale tu jest już kolejny most i ten akurat jest w trochę lepszym stanie chyba. Nawet widać znaki i w ogóle. To jest konieczność tutaj zrobienia zdjęcia. A przynajmniej tak by się mogło wydawać nielicznym ludziom takim jak ja. Bo ja jestem generalnie nieliczny. Przejedziemy sobie więc tutaj do tego terenu mostkowego. I proszę bardzo. Tutaj się zrobiło trochę bardziej spokojnie. Postawimy sobie rowerek. A ja samemu zerknę tutaj po lewej. Oj, jak mi nagle zaczęło rzucać kamerą. Tu w ogóle są graffiti wszędzie. Więc tak naprawdę to graffiti zasługuje na uwiecznienie. Tak się robiło, tak się robi. Znaczy w naszych czasach. W tych czasach gry to może i nie za bardzo, ale... Oj, proszę bardzo, jakieś elementy tu mamy. Nakręćmy tą... To pewnie jest pozytywka, no. Możemy to teraz nagrać, mam nadzieję. I have a feeling they use these music boxes to fall asleep. Tak w sumie brzmienie faktycznie dałoby odczuć, że pomagałoby w zasypianiu. Tu mamy z kolei jakieś listy. Jeden głos, jeden ton, samotny w dzikości, nie może przetrwać zbyt długo. Dwa głosy, melodia i harmonia są wystarczające, żeby przetrwać krótką chwilę. Trzy głosy, społeczność, pieśń potrafi przetrwać nawet cały sezon. To sobie weźmiemy, to inspirujące. Mamy kolejną pozytywkę swoją drogą. To jest ten sam odgłos. W sumie moglibyśmy zrobić zdjęcie tej pozytywce jeszcze. Ona nie jest specjalnie imponująca. Ale tym bardziej warto zachować sobie. To jest trzecia. Ciekawe, może powinniśmy wszystkie nakręcić. Three voices as complex as life is supposed to be. I could listen forever. Ja tam nie jestem pewien, czy wszystkie włączone naraz to jest dobry pomysł. Zaraz, raz, dwa, trzy. Czy jest więcej? Nie. Dobra, powłączaliśmy wszystkie tak naprawdę.
Troszkę muzyki wlaliśmy w to stosunkowo smutne miejsce. Natomiast kurczę, pada cały czas. Chyba się nie zanosi na to, żeby miało przestać w tej grze padać na razie. Więc będziemy musieli jakoś to przetrwać podczas jazdy na naszym rowerku. No i do góry wskoczyć nie możemy. Ale w takim względnym spokoju skończymy sobie, moi drodzy, ten odcinek. A dalsza eksploracja czeka nas już w kolejnym. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Zapraszam Was też do subskrypcji kanału, lajkowania. My natomiast usłyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!